Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego po rosyjsku na 40 mówi się sorak? Mamy przecież na przykład 20, 30, 60, 50 i to nieszczęsne sorak. Skąd ono się wzięło i co ma wspólnego z ubraniami? W języku prasłowiańskim istniało słowo 40, czyli dosłownie 40, od czego we wszystkich językach słowiańskich sformułowało się bardzo podobne określenie tej ilości, jak w języku polskim 40. Tylko w języku rosyjskim tak nie jest. Uważa się, że stało się tak, ponieważ 4, cztyrie, jako jedyne słowo oznaczające liczby od 1 do 9 składa się z trzech sylab. I utworzenie od niego słowa oznaczającego 40 mogłoby być zbyt trudne do wymowy i sprawiałoby dużo kłopotu. Dlatego na określenie tej ilości znalazło się słowo sorak, które oznaczało worek lub torbę, w której mieściło się 40 sobolich futerek, a więc ilość potrzebna do uszycia jednego futra. I jak widać, przyjęło się ono bardzo dobrze i na stałe weszło do języka, choć pochodzenie znaczenia nie jest powszechnie znane. W języku rosyjskim mamy jeszcze kilka rzeczy, które określamy zdrobniałą formą słowa sorak, z tym, że często są one zastępowane słowem bliskim znaczeniowo, czyli rubaszka, oznaczającym koszulę. A jest to saroćka jako halka, rewers kart do gry, u nas nazywany koszulką, a w Rosji popularniejsza forma to rubaszka. W Rosji odpowiednik polskiego frazeologizmu w czepku urodzony to radziłsa w saroćkie lub też rubaszkie. Saroćką nazywamy także koszulę pod garnitur. Tylko tutaj musimy uważać, bo to nie jest taka koszula, jaka przychodzi Wam na myśl. Saroćka od rubaszki, oba określenia na koszulę, różnią się tym, że saroćka nigdy nie jest krótka, a rubaszka może mieć różną długość. Saroćkę zawsze wkłada się w spodnie. Mankiety saroćki są zapinane tylko i wyłącznie na spinki, a rubaszka na guziki. Kołnierz saroćki jest twardszy i rubaszka może być osobną częścią garderoby, a saroćka ubierana jest tylko i wyłącznie pod garnitur. Znaliście pochodzenia słowa sorak? Czy może dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego? Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia już niedługo!